Cześć, witajcie, z tej strony Jakub, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam taką odświeżoną wersję filmu, który już kiedyś był na moim kanale, a mianowicie moje stanowisko komputerowe, stanowisko gracza, czy jak to niektórzy mówią, stanowisko pracy. Oczywiście bez żadnych clickbaitowych tytułów w stylu stanowisko za 200 tysięcy złotych albo 100 tysięcy miliony i w ogóle, bo no one na pewno tyle nie kosztuje, ale po prostu jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o moje wymagania, spełnia je w 100%, więc chciałbym wam pokazać, bo często gdzieś na live'ach czy po prostu w komentarzach niektórzy się pytają, jakie mam myszkę, jaką mam klawiaturę, jaki mam monitor i tak dalej, bo tego jest dosyć dużo, dosyć sporo tych pytań. A filmik z pokazywania właśnie mojego pokoju, no jest już dosyć stary i no nieaktualny praktycznie pod każdym względem, więc no postanowiłem, że nagram taki film po raz kolejny, odświeżony i pokażę wam, co się pozmieniało, co jest nowego, z czego korzystam. Tak, żeście mogli po prostu się dowiedzieć, nie będziecie musieli wtedy się pytać, ani szukać w komentarzach odpowiedzi właśnie na to pytanie. Także zaczynajmy. Także zacznijmy sobie od fotela, tak jak widzicie na górze tutaj ProGamer. Najtańszy fotel gamingowy, jak to w internetach piszą. Osobiście powiem, że raczej chyba nie polecam. Przede wszystkim dlatego, że ekoskóra to nie jest dobry pomysł. O tym musicie pamiętać, że to nie jest dobry pomysł, jeżeli siedzicie sporo przed komputerem. Nawet nie musicie sporo, to po prostu nie jest dobry pomysł, bo odparza. Później człowiek się bardziej poci, no ogólnie zero plusów, a więcej minusów, jeżeli chodzi o ten fotel. To też jak widzicie, na dole jest poduszka, żeby chociaż dupeczka się nie odparzała od tej skóry. Tak jak widzicie też może, albo nie widzicie, mamy tutaj podłokietniki, które są wymienione, obite na nowo skórą, bo tu już całkowicie ta skóra schodziła. Chociaż widzę, że i tak już na oparciu tutaj mniej więcej pęka skóra, więc pewnie długo ten fotel już nie wytrzyma. Ale póki co najważniejsze, że można powiedzieć działa, można nim siedzieć, można podnieść się góra-dół, więc jest ok. Profilowanie pod lędźwie jest nawet, ale jest po prostu na pewno za niski. Przy moim wzroście to jest raczej nic dobrego. Są plany na zmianę, nie na już, może kiedyś, na razie służy, jest ok, więc go nie wymieniam. Tak poza tym jest fotel, po prostu zwykły fotel i tyle. Kolejną rzeczą, tak jak widzicie, jest telewizor, który, o ile się nie mylę, od poprzedniej wersji tego filmu się nie zmienił. To jest Toshiba 32 cale. Jakiś starość, tak szczerze mówiąc, nie potrzebuję po prostu niczego więcej, więc no nie wymieniam. Jest taki jak jest, bo po prostu spełnia swoje wymagania. Wymagania moje to są, żeby mógł włączyć serial, film, żeby czasami dało się może zagrać na Xboxie za pomocą tego telewizora. No i to tyle tak naprawdę. Bo i tak większość rzeczy robię na komputerze, na monitorze i mało kiedy używam telewizora. On po prostu jest dosyć po prostu praktyczny pod względem tego, że jest dosyć duży, żeby obejrzeć sobie serial, film i tyle. On jest na takiej ruchomym mocowaniu do ściany, więc mogę go sobie wysunąć, obracać i tak dalej, więc to jest fajna opcja i to polecam każdemu. Przelecimy sobie od razu dalej do następnej rzeczy. Tak więc teraz możecie zobaczyć, jak moje stanowisko wygląda prawie że moimi oczami, tyle że troszeczkę bardziej z podkąta, ale zaraz będę przesuwał kamerę, będę opowiadał o każdej rzeczy konkretnie. Przy okazji przypomniało mi się, że bardzo chciałbym was przeprosić za to, że gdzieś tam w tle słychać moją papugę i to nie tylko na tym filmie, ale na wcześniejszych też było ją słychać. Ostatnio zrobiła się dosyć głośna i cały czas daje znać o sobie, że jest w domu. No niestety mikrofony jak te mikrofony lubią takie rzeczy wyłapać. Ale dobrze, przejdźmy sobie w takim razie może od pierwszej po prawej rzeczy od razu, co się rzuca w oczy. Czyli mikrofon, tutaj za dużo nawet nie ma co o nim opowiadać, bo był o nim już film.
To jest Genesis Radium 600. Mikrofon ten najwyższy model, jeżeli chodzi o Genesis. On jest na ramieniu mikrofonowym z popfiltrem takim przykręcanym do mikrofonu. Fajna sprawa, jeżeli nie chcecie jakiegoś dużego tutaj popfiltra przy swoim mikrofonie, więc on jest fajny, jest spoko. No i tego mikrofonu używam oczywiście na live'ach, na filmach. Oprócz tego filmu tutaj nagrywam z kamery, także mi było cały czas w miarę dobrze słychać. Przesunę go sobie na razie na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Kolejną rzeczą jest myszka. Mam nadzieję, że będzie to w miarę widać. Trochę słabo z oświetleniem w pokoju. To jest nowy nabytek. Kiedyś rozmawialiśmy z widzami na live'ie o tym, czyli myszka bezprzewodowa, którą miałem kupić. Kupiłem trochę inną i to jest myszka Dream Machines DM6 Holley Duo. To jest myszka bezprzewodowa, ale może też działać na kablu. Bardzo fajna, wbudowany akumulator. Dosyć długo bateria wystarcza, więc jest ok. Jest dziurkowana, tak jak widać, więc jest lekka. Chociaż chyba i trochę dosyć sporym minusem są małe ślizgacze na dole. Ale jest ok, tak czy siak, nie czuć tego aż tak bardzo. No i poza tym fajna myszeczka Dream Machines, więc jest ok. Kolejną rzeczą na mojej liście tutaj wymieniania, może polecimy od razu do monitora. Tak jak widzicie, jest to monitor o trochę innych proporcjach niż standardowo się widuje, czyli są to proporcje 21:9, jest to monitor ultra panoramiczny, czyli ma proporcje kinowe, w takich proporcjach najczęściej nagrywa się filmy i seriale. I włączając na przykład jakiś film taki kinowy, powinno być po prostu idealnie wypełniony cały ekran, bez czarnych pasków na górze albo po bokach, po prostu powinien być cały ekran wypełniony. No i tak często jest. Przy okazji do gier też fajnie się to sprawdza, mamy większy taki obszar widzenia. Super sprawdza się do montowania. To jest 29 cali, czyli taki można powiedzieć 24 cale, plus jeszcze po bokach no te kawałki, żeby był właśnie taki szeroki. Ale odpowiednik to rozmiar 24 cale. Nie chciałem większego, chociaż widziałem, że 34 cale są i tak dalej. Mi 24 cale wystarczały, więc w proporcjach 21:9 też mi to spokojnie wystarcza. Bardzo fajny monitor do montowania filmów, bardzo dużo przestrzeni roboczej. Przy okazji 75 Hz, nie jest to może najwięcej, ale do gier jest spoko. W CS-ka można sobie fajnie pograć, czy jakiegoś Minecrafcika, czy coś, fajnie jest. I dlatego właśnie, jeżeli ktoś się zastanawiał, dlaczego moje filmy są takie, można powiedzieć, wąskie i właśnie, że się wydaje, że jest szeroki ekran, no to właśnie po prostu szeroki ekran mam i to jest właśnie ten monitor. Oczywiście pełną nazwę tego monitora widzicie na ekranie, tak jak wszystkich tutaj poszczególnych rzeczy, które wam pokażę. Po prostu nie będę uczył się na pamięć nazwy monitora, bo nazwy monitorów nie są przyjemne dla ludzi i tutaj nawet nie ma co wnikać w to. Ale przejdźmy sobie od razu do następnej rzeczy. Kolejną rzeczą, tak jak możecie zauważyć, jest klawiatura. Jest to klawiatura Fantech MK872 RGB. Jest to klawiatura optyczno-mechaniczna. Także fajnie, bo jest naprawdę tania, ma przełączniki optyczne. I przy okazji ona akurat moja sztuka, chociaż pewnie już też, jeżeli oglądacie ten kanał, to już wiecie dobrze o tym, że nieraz słychać tą klawiaturę w tle. Ona jest na niebieskich switchach, czyli jest bardzo głośna. Ale powiem szczerze, że coś w tym klikaniu jest takiego fajnego i bardzo mi się podoba ten klikający dźwięk, w ogóle te klikanie, bo to też czuć pod palcem, jak ten przełącznik działa. I ogólnie klawiaturka bardzo fajna. Jest jedną z takich tańszych klawiaturek i jeszcze są właśnie na przełącznikach czarnych, gdzie nie słychać tego klikania i osobiście jakbym miał wam polecić, to polecam. No i jeszcze tutaj warto wspomnieć o tym, że ogólnie cała jest czarna od nowości. Ja dokupiłem sobie po prostu te nakładki białe i mi się podoba właśnie, mam taki biały fragment klawiszy. Kolejną rzeczą na biurku są słuchawki, Q-pady
Keypady Kucha 91. To są słuchawki, które nie różnią się w zasadzie niczym od HyperX-ów, oprócz tego, że oczywiście troszeczkę inaczej wyglądają i są innej firmy. Tak poza tym, no to są te same słuchawki, w środku siedzą te same przetworniki, tu niczym się nie różni od HyperX-ów. HyperX-y to też są słuchawki muzyczne i te też mają w środku właśnie słuchawki muzyczne. Odczepiany mikrofon, jest odczepiony, gdzieś mam schowany, nie używam go, więc nie potrzebuję go, ale w razie czego zawsze gdzieś ten mikrofon jest. Bardzo fajne słuchaweczki, super grają, wygodne, bardzo wygodne. Jedyny minus to to, że wcale nie mam ich jakoś strasznie długo, a tutaj nauszniki skórzane już zaczynają się trochę psuć i nie wiem, szczerze mówiąc, jak to sobie w przyszłości z tym poradzę, czy uda mi się to jakoś na nowo oprzeć, czy coś w tym stylu zrobić. Ale zobaczymy, może napiszę kiedyś do Keypada i spytam się, czy mają po prostu takie nauszniki, że czy nie można po prostu ich dokupić i samemu wymienić. Tak poza tym, naprawdę fajne słuchaweczki i do konsoli, i do komputera. Bardzo fajnie odcinają tło przez to, że są skórzane, bo to jest konstrukcja zamknięta. Bardzo polecam, bardzo, bardzo dobre słuchaweczki. Czasami można właśnie gdzieś się w Polsce wyrwać w naprawdę dobrej cenie w porównaniu do HyperX-ów. Nieraz są właśnie tańsze i musicie sobie popatrzeć, bo jeżeli szukacie HyperX-ów, to te mogą okazać się tańsze, a to są te same w środku słuchawki, to jest ta sama elektronika. Na biurku jeszcze mamy tutaj, tak jak widzicie, to jest tablet. Mamy tutaj tablet Huawei'a. MatePad T10S, to jest tablecik 10-calowy, który jest bardzo fajny pod wieloma względami, jeżeli lubicie ogólnie korzystać z tabletów, ale ogólnie też można go właśnie fajnie wykorzystać na swoim stanowisku, bo tak widzicie, on nie jest połączony na żadnych kablach, po prostu jest tylko w etui i sobie stoi. I właśnie służy w tym momencie jako drugi monitor i mogę sobie na spokojnie przerzucić tu na przykład obraz z głównego monitora na ten. Fajna rzecz, jeżeli nie macie drugiego monitora, można sobie to ogarnąć i wtedy macie z tabletu drugi monitor, możecie sobie właśnie tutaj na przykład, jak nie wiem, zaczynacie streamować, to wrzucić tutaj sobie czat z jakiegoś YouTube'a albo Twitcha, no i sobie na swoim głównym monitorze grać, a na tym sobie patrzeć na czat, na OBS-a. Bardzo fajna rzecz i jeżeli mam powiedzieć szczerze, to z ostatnich swoich zakupów, które tutaj poczyniłem na stanowisku, to jest jedna z lepszych rzeczy, bo wieczorem sobie gdzieś tam obejrzę jakiś serial, sobie obejrzę film na tym tablecie, chodzi bardzo dobrze, bo tu mamy 3 GB RAMu, no i jest ogólnie ok, a jak potrzebuję do komputera drugi monitor, włączam sobie odpowiednią aplikację i przez aplikację łączę się z komputerem i mam monitor bez żadnych kabli i sobie mogę właśnie przerzucić coś, jakieś inne programy na drugi ekran i jest po prostu lepiej i przyjemniej. Kolejną rzeczą, tak jak możecie zauważyć, nie mam już za bardzo jak tutaj manewrować kamerą, żeby to było wszystko dobrze widać, jest podkładka z podświetleniem dookoła. Ciężko mi tutaj trochę bardziej to już pokazać, ale to jest podkładka właśnie z podświetleniem. Tutaj RGB jakieś ładne jest. Do tego ładowarka indukcyjna 10W, można ładować sobie telefon w międzyczasie, albo jeżeli coś innego się ma, na przykład, nie wiem, słuchawki. Myszki też są, chyba HyperX ma bezprzewodowe z ładowarką indukcyjną, w zasadzie można je ładować indukcyjnie po prostu. I wtedy można było kłaść sobie tutaj myszkę i ona by się ładowała. Bardzo fajne rozwiązanie. Raczej ta ładowarka nie jest najwyższych lotów, nie ładuje jakoś nie wiadomo jak szybko, więc nie jest fenomenalna, ale czasami na przykład jak potrzebujecie mieć telefon przy sobie, a nie chcecie gdzieś tam daleko przy kontakcie trzymać, to tutaj no, w ciągu iluś tam godzin naładuje wam kilkanaście procent baterii, więc jest w miarę. Ja to bardziej stosowuję jako ładowarkę, która podtrzymuje mi przy życiu telefon, niż jako ładowanie. Jak potrzebuję naładować, to jednak podłączam do zwykłej ładowarki, która ma więcej watów i o wiele szybciej mi to naładuje. Ale czasami się przydaje, więc fajna sprawa i polecam taką podkładeczkę sobie ogarnąć. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj na tym
biurku mamy. To są głośniki Trusta. Tak jak widzicie, tu jest jeden głośnik, po drugiej stronie monitora jest drugi. Mamy też tutaj, nie wiem jak to nazwać, pokrętło od głośności. No i to są głośniki ogólnie w standardzie 2.1, czyli dwa małe głośniki. Plus na dole jest subwoofer. I one tak naprawdę są podłączone cały czas do telewizora. Czasami rzadko podłączam je do komputera, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. Raczej są one tylko do telewizora. I powiem szczerze, wątpię, że znajdę jaki to jest model tych głośników. To są bardzo stare głośniki, ale cały czas dają radę. Basu nawet fajnego mają trochę. Tutaj jakiś dźwięk też nawet nie najgorszy, jakieś inne tony. Do telewizora są ok, raczej dla audiofilii to nie są one, no ale ogólnie polecam jako właśnie takie tanie głośniki do na przykład telewizorka, do oglądania jakichś seriali, nadają się idealnie. Przechodząc już tutaj do kolejnego, można powiedzieć, biurka, bo mam w sumie połączone dwa biurka ze sobą, można powiedzieć nawet, że takie jakby trzy części tutaj są tak naprawdę. Możecie zauważyć, mamy tutaj głośnik Google Home Mini, który niestety w Polsce nie mówi po polsku. Ktoś to zepsuł totalnie, bo kiedyś mówił po polsku, potem przestały mówić, asystent Google jest po prostu po angielsku. Ale tak czy siak fajny głośniczek, żeby tam powiedzieć do niego, że włączył Spotify'a i on włączy Spotify'a i sobie muzyczka gra, więc ogólnie fajny. Po polsku byłby na pewno lepszy, ja cały czas sobie z niego tam właśnie korzystam jako ze Spotify'a w zasadzie tylko, ale czasami taką nadzieję gdzieś tam mam z tyłu głowy, że pojawi się ten język polski, wtedy będę korzystał z większej funkcjonalności tego głośnika, ale ogólnie jest fajny, jeżeli jest dobra promocja, to można sobie go kupić, polecam. Oczywiście pod nim mamy Xboxa Series S, czyli tego z nowej generacji, ale troszeczkę słabszego, bez napędu. Z niego często gdzieś tam streamuję na live'ach, gdzieś tam jakieś gierki bym mógł też nagrywać, ale raczej nie. Raczej skupiam się tylko na streamowaniu właśnie z tej konsoli. Często gdzieś tam możecie zobaczyć, że jak gram jakieś wymagające bardziej gry, jakieś nowości, to raczej gram to na Xboxie. Chociaż na komputerze myślę, że też w miarę dałoby radę. Oczywiście kontroler od Turtle Beach, o którym jest film na kanale, jest taka jakby recenzja na kanale. Możecie sobie zobaczyć, oczywiście link w prawym górnym rogu w karcie. Padzik super przewodowy, to trzeba zaznaczyć. Tutaj na razie odłożyłem kabelek, żeby to ładnie wyglądało na filmie, ale ogólnie jest przewodowy. Drugi padzik to standardowy padzik od Xboxa, który jest w zestawie z konsolą. I na koniec creme de la creme tego całego stanowiska mojego komputerowego, czyli komputer, który, no gdyby nie w zasadzie ten wcześniejszy komputer, ale i także i ten, to raczej by filmów na YouTubie, moich filmów oczywiście na YouTubie by nie było. A komputer stoi tutaj pod biureczkiem, gdzieś tam coś tam się świeci elegancko. Mam nadzieję, że to będzie w miarę dobrze widać na filmie. Także zacznijmy sobie z przodu od obudowy. Obudowa z trzema wentylatorami jakimiś podświetlonymi, to jest iBox Wizard 3. Tania obudowa, w miarę fajnie, chłodno jest w środku, więc jest ok, jak na tanią obudowę. Chłodzi jak należy, więc nie jest źle. Ale przejdźmy sobie od razu do ciekawszej rzeczy, czyli do wnętrza naszego komputera. A mamy tutaj płytę główną Gigabyte Aorus X470, czyli jedną z takich dobrych płyt do podkręcania procesora. A procesor jaki tutaj mamy, to jest Ryzen 5 2600. Nie są to najnowsze części, ale mi oczywiście jak najbardziej wystarczają. Niedawno dopiero tak naprawdę ten zestaw kupiłem. A biorąc pod uwagę ceny, jakie teraz się pojawiają gdzieś tam na rynku, jak wiemy dobrze, są problemy i to z kartami graficznymi, ale tak naprawdę z wszystkimi innymi częściami, to kupiłem ten zestaw naprawdę tanio i naprawdę dobrej cenie. Oczywiście procesor nie jest podkręcony, a to dlaczego nie jest podkręcony pomimo dobrej płyty, to powiem wam później. Oczywiście chłodzenie, jakiś Cooler Master, nie jest bardzo istotne, jest to dosyć tanie chłodzenie, ale się sprawdza.
Mamy dwa razy po 8 GB RAM-u DDR4 oczywiście, 3200 MHz, PNY XLR8 z RGB podświetlenie. W tamtym momencie to były po prostu najtańsze pamięci RAM. Mi nie zależało jakoś bardzo na podświetleniu, ale były najtańsze, więc sobie kupiłem i sobie tutaj są. Do tego wszystkiego oczywiście, tak jak widać w tym miejscu, mamy kartę graficzną. To jest Radeon RX 570, wersja 4GB od PowerColor. Bardzo fajna karta, sporo gier nowych nawet na niej idzie. Wolałbym wrzucić jakiegoś RTX-a albo mocnego GTX-a chociaż, ale biorąc pod uwagę, jakie są ceny na rynku, to cieszę się, że kupiłem tą kartę, jak miałem okazję i że ją teraz mam, bo teraz to ona jest o wiele, no ponad dwa razy droższa, jak nie nawet trzy, więc cieszę się, że ją mam i jestem zadowolony z jej działania. Brakuje mi trochę tych sterowników od NVIDII, tych oprogramowania NVIDII, bo tam trochę pomagało to w streamowaniu i nagrywaniu, ale ogólnie jest ok. Mamy tutaj trzy dyski, dwa dyski SSD, jeden 120 GB, jeden 240 GB, jeden to jest ADATA, jeden to jest Patriot i tutaj raczej nie ma niczego nadzwyczajnego. Mam też dysk HDD 3,5 cala, 1 terabajt i to też nie jest w sumie nic specjalnego. Ten dysk po prostu kiedyś mi został z starego komputera, więc cały czas sobie z niego korzystam jako takiego dysku na jakieś dane, na jakieś duże gry, starsze gry, które właśnie nie potrzebują jakiegoś szybkiego transferu danych. No i na koniec został oczywiście zasilacz i to jest Aerocool 400 W KCAS, o ile się nie mylę, tak się nazywa, nie wiem czy dobrze to wypowiadam. I to jest właśnie ten powód, dla którego nie podkręcam procesora w tym momencie, nawet pamięci RAM bardziej nie podkręcam, bo dałoby radę. To dlatego, że ten zasilacz to jest takie w zasadzie minimum, jeżeli chodzi o ten zestaw. Powinien być troszeczkę większy, troszeczkę mocniejszy zasilacz, a właśnie przez to, że nie jest on taki przez to, że on jest taki na styk, to boję się podkręcić procesor, żeby czasami mi po prostu ten zasilacz nie wysiadł. Więc na razie 400 W, jak będę miał okazję i troszeczkę może gdzieś będzie właśnie dobra promocja, to kupię sobie nowy zasilacz. Bo jak wiadomo, wszystkie części podrożały do komputerów, zasilacze też oczywiście są droższe, więc dopóki się nie pokaże nowa jakaś fajna promocja, to zostaję na tym zasilaczu. I w przyszłości dopiero sobie podkręcę ten procesor do jakichś lepszych osiągów. I to by było w zasadzie na tyle w tym całym moim stanowisku. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że rozwiałem wątpliwości niektórych osób. I cóż, widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie, do usłyszenia. Cześć.